Siema Ja pierdolę Więcej was matka nie miała Siema widzowie Siema Czekajcie się wstanę kurwa bo Się zestresowałem Nie ukrywam Witam widzów Witam hejterów, witam osoby nowe Bardzo miło was przywitać na na wstępniaku do, do nowego sezonu ryja, A. Przepraszam się kubuś, przepraszam już. E, witam, witam. E, witam. Kurwa, witam. Witam, witam. Przychodźcie do wąsteczka. Dziwek nie ma, ale też jest fajnie chyba. siema, widzę, wie. mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, jak napiszcie. Jak mnie dobrze słychać, to napiszcie Pakczam! E... Witam wszystkich. Witam nowo zebranych. Pewnie słyszeliście od kogoś, że jestem jakimś półbogiem rozrywki. Dlatego się tu zebraliście na mój powrót. Miał być kameralny, no ale jest jak jest, kurwa. No nie oszukali was. Mistrzem ceremonii. trafię kurwa zrobić dymy z niczego. Przykład. Tak. O. Albo jeszcze jedną sztuczkę mogę pokazać. Patrzcie to. No nie, kurwa, nie będę zestresowany, jak nawet nie wiem, ile jest ludzi teraz, ale pewnie, I nie streamowałem pół roku. No pewnie, że się zestresowałem, no obsrane mam gacie, dupa mi się nawet poci ze stresu, wszystko mi się poci, ale jakoś przebrniemy przez to. Eee, to jest nieoficjalny powrót, co eee, nieoficjalny, dlatego, że na no, oficjalnym obiecałem tutaj dziwki, a tu fontannę koksu, ale mi się na razie nie chciało tego robić, brak funduszy i dziwek, i chęci. Ale teraz już na no pewno dla was to zrobię. Będą dziwki, będzie kokaina, tylko, tylko kiedy indziej. Co robiłem, widzaj? Co robiłem? Mastera wbiłem, 200 LP w lidze, ale to już w marcu. Teraz już spadłem do 50, ale i tak się trzymam, jest nieźle. Ale z waszą pomocą w najbliższych miesiącach już może nawet i Challengerka pierdolniemy. Oprócz tego co? Trochę urlopowałem, trochę tak dalej, trochę tak dalej. W Egipcie byłem, w Egipcie dostałem udaru od słońca ciekawostka, kto pytał, zapomniałem pinu do telefonu i straciłem zdjęcia z dwóch lat i notatki, chujowo bo nie płaciłem za iClouda, przyskąpiłem ale to mi odświeżyło umysł, a przerwa pozwoliła mi się cofnąć trochę, dać krok w tył, popatrzeć na swoją karierę w internecie i będą zmiany będą duże zmiany widzowie nie no kurwa, czemu ty tam cojrek, Sojrek kurwo jebana, czemu ja bana wcisnąłem U... ban Sojrek podłoga, idź stąd kurwa błagam cię, idź, zrób co innego Masz tyle rzeczy do roboty. Wypierdalaj, no. Czemu ty mnie musisz akurat wkurwić teraz? Zawsze ty. Także, tak jak mówię, głównie mnie nie było dlatego, że chcę stawiać krok w przód od streamowania. Streamowanie codzienne, yy, dzień w dzień... Miesiąc po miesiącu to, to dla mnie jest po prostu farmienie pieniędzy. Chcę robić duże rzeczy, chcę robić duże projekty. Chcę, żeby moim chłopakom było jak najlepiej. Chcę, żeby znała nas cała Polska, a nawet, kurwa, Europa i Stany i rozpierdolić, nie? Mordo, wiesz, co chodzi? Ilość streamów ogólnie będzie mniejsza, ale tych większych przedsięwzięć, projektów i tak dalej będzie dużo więcej. Znam już, że tak powiem, ludzi. Sprzęt, że tak powiem, jest ogarnięty prawie. No jest to duży moment, no jakby, ja nie będę ukrywał, no jest to stresujący moment i już się na pewno trochę rozluźniłem, ale jak czeka na Ciebie ponad 100 tysięcy osób po pół roku przerwy, to jest Ci jednocześnie miło, a jednocześnie trochę głupio, żeby ich nie zawieść. No a jak już wspominałem, tu nic oprócz rozmów nie będzie, więc i tak będę miał poczucie, że być może kogoś zawiodłem, chociaż zajebałem dwie fajne sztuczki, mam nadzieję, że szoterzy są spełnieni na dzisiaj. Za dobra? No się trochę zrobiło, kurwa, profesjonalnie. Eee, no ale tak ma być, tak chcę, żeby było. Chcę zostać, kurwa, profesjonalnym streamero, influencero, youtuberem, instagramerem, tiktokerem, wszystko naraz, kurwa, przejmiemy, zalejemy rynek. Człowieku, rozpierdolimy ekipę Skałacha w GTA. Czy będzie można liczyć na roleplay w moim wykonaniu? Nie. Nie będzie roleplayu. Nie podoba mi się, nie nadaje się do tego. Nie chcę. Także co będzie w tym miesiącu? Tak jak mówię, pierwszy, drugi miesiąc to jest y, sierpień jeszcze, potem wrzesień i w październiku już prawdopodobnie zaczynamy y, na pełnej piździe robić rzeczy wspólne. Już wszyscy będą w Warszawie, będzie sprzęt, będą montażyści, będą kamerzyści, będą dziwki, będzie kokaina. Y, w sierpniu będzie 72 Hours Challenge z Wysockim w of Legend, dla tych, którzy są głodni kontentu z Ligi Legend oraz City po Piku. Będziemy próbować wbić w 72 godziny Mastera i to będzie jedyny of Legendowy content w tym miesiącu, żeby był. Bo wiem, że jest na pewno dużo fanów ligusi tutaj. Jutro będzie jakieś, jakieś luźne gadki, coś kurwa zobaczymy, co jest w internecie, bo tak jak mówię, ja się za bardzo nie orientuję. Eee, no i obejrzymy konferencję Piotrka. I może później do niego zadzwonimy, jakiś tam wywiad da. Będzie... Będą derby eee, w gry trochę bardziej familijne niż Liga Legend i CSGO. Piotrek też się stresuje, no. Kurwa, Piotruś. Pamięci szybko mija. Przynajmniej minęło, ale widzowie, kochani. Nikt mnie nie będzie wyzywał. Tam chuj wie co Mixer odbije. Eee... Będą derby, ale nie derby międzygrupowe, w sensie między naszą grupą, tylko co miesiąc planuję przynajmniej jedne derby w różne gry. Ile będzie gier na dany moment, eee, czy wyjdą jakieś nowe, czy nie, zobaczymy pula nagród jakieś kurwa pewnie z 10 koła poproszę jakiegoś sponsora, żeby to on wykładał kasę, żeby nie było tak, że ja ze swojej kieszeni płacę albo w jakiś inny sposób się dogadam z drugą drużyną bo będziemy rywalizować i na pierwszy ogień wybrałem e, drużynę Lorda Mandeiro, króla wpierdalania rozpierdolimy ich w tym miesiącu jeszcze na derbach, mam nadzieję e, oczywiście tak po kumpelsku to partner przecież. My się lubimy, z Mandiem. No, i jeżeli sprzęt IRL dojdzie do końca miesiąca, to się pojawimy prawdopodobnie. E, z Jabczankiem, gdzieś tam zrobimy jrl przed jego walką. E, I z chłopakami. Żeby, żeby też się, że tak powiem, oswoić z jr no, Sprzęt jest taki widzowie. Będzie top 1 jakość w Polsce. A, a jak się nam spodoba i, i będą wam się podobać ile irl -e to to już y, zestaw docelowy kosztuje 150 tysięcy. Ale na ten moment sobie na niego nie pozwolę. Najpierw, najpierw przetestuję, jak to będzie wyglądało. Co z Davidem, ale ja nie wiem, co z Davidem. Widzowie, no jakby sprawa jest między Davidem a Twitchem. No, jeżeli sobie nie życzą. To nie będziemy go pokazywać. No chyba, że ubierze kominiarę i będzie. masnym Upo, ale być może na YouTube już bardziej czy coś takiego. Zobaczymy. Fajne krzesło. Nie będę flexował, no. Co nie będę, kurwa. Herman Miller za 6,5 koła. Każdy kurwa amerykański streamer taki ma oni zarabiają w dolarach. Kurwa. Ja sobie pozwoliłem w Polsce na takie coś, Czaisz, kurwa. W Polsce. Zobacz kurwa jaki egzoszkielet z tyłu, mogę wszystko robić. Moje plecy są jak na łóżku wodnym. Przeciągać się. Jak ktoś ma luźne sześć to polecam. Będzie merch, no jakby już i tak jest powiedziane, że będzie. Mercha nie będzie, będzie marka odzieżowa, w którą też włożę całe serce i, i mam nadzieję, i na pewno fuszery nie odjebie. Dlatego to też tyle trwa. Wszystko przygotowuję od zera, wszystko biorę na swoje barki. Konkursy będą, nawet jutro zapowiem dwa. Uwaga, aha, konkursy, właśnie, dobrze mi przypomniałeś. Konkursy będą jeden bardzo duży, co dwa miesiące, miesiąc albo co trzy miesiące. Tak mniej więcej planuję. Eee, będziemy siedzieć tu, kurwa uroży we trzech z kartkami. Kurwa Jabczan, kurwa Popo, będzie zajebiście, kurwa, od jeden do dziesięć, kurwa i pokczam. Dlaczego mnie nie było na Teledysku Jakuba? Sprawa jest yy, prosta. Była u mnie pani Nadia i musiałem pilnować, żeby mnie nic nie zajebała. A tak naprawdę to otworzyć i, i, i zamknąć drzwi Ma pomoc tam Bo tacy ludzie jak ja, kurwa, poważnie nie sprzątają sami Nie no widzowie, no przecież pojawiają się osoby nowe, kurwa Hype w internecie się tworzy, wiecie, z niczego No kurwa, jak powstał Xententacion Chłop nic nie potrafi, kurwa, i co? Musieliście go zabić internetowo Bo sami go, kurwa, <gryw> sami mów, mówiliście, że się nadaje do roboty <gryw> A już chciałem wracać, kurwa W lipcu to przemyślałem, kurwa, wszystko Miałem notatnik otwarty, kurwa, szachista pierdolony do rozjebania już miałem w lipcu kurwa posty, rozsmarować go, kurwa, a ja patrzę, a tu 10 koła, 7, 3, 2, 1, bo już pierdolę się nawet nie opłaca wracać, nie ma konkurencji. Nie no, oczywiście tak z, z, z jajcem, ale będę rozwijał tematu teraz. Pewno nie będzie stream poświęcony karierom internetowym. Bo ty streamujesz jutro, nie? No? Masz że lasko? Pożyczy, pożyczy <śmieniu> i jeszcze wyprasuję. Nie żartuję, mogę do Ciebie przyjść koszulę na, na konferencję. <śmieniu> no ostatnio Piotr temu, ja przenowi prasowałem przed rundkami. No, no. Tak, no, Sajo siedzi no. taki, prasuje mi koszulę i mówi tak. Inaczej sobie wyobrażałem tą pomoc dla Was. I <śmieniu> prasuje koszulę. No Piotruś możesz pewnie, a, ale Ty rano wyjeżdżasz, tak? Czy kiedy? Nie, 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 ja tam mam być na 16. Ale wiesz, że ja mam takie żelazko, co ma 15 lat i mama mi zostawiła, bo powiedziała, że jak działa, to jeszcze dobre. No dobra, ale dobrze prasuje, nie? To ja wezmę dwie koszulki i na jednej będzie. Nie wiem, czy testować, dobrze pracuje. No dobra, ale moja koszula to jest tak pamięta, że to jest tragedia no to do tego. to, weź to żelazko, co my mamy, ale my pracujemy Aby... razem. A my mamy a żelazkę. My kupiliśmy żelazkę i go nie odpakowaliśmy od no 10 No dobra, a tysięcy. mamy deskę do prasowania? No właśnie tego nie mamy. O, no to co Marcin? To ja jedzie, mam deskę żelazkę. do prasowania. No, no. A Paulina się... prasuje na łóżku w ogóle. Bo jej nie kupiłem deski, zapomniałem. <laughs> a to zajebiste to... prasowanie na łóżku. Nie musisz przekładać co chwilę przynajmniej. Tak jak my robiliśmy z kurwa twoją koszulką 3XL. To jest to twoja się Twoją. Ty, dobra. Ale ona. już jest twoja. <głos> <głos> Serio? Dzięki! <noise> Moja była dlatego, że nie było innego rozmiaru. Chciałem zobaczyć po prostu. Aha, ale z podęki mi oddasz, Kubuś, jakoś, nie? No, zgiftowałem ci 40 subów ostatnio. Czy jeszcze chcesz? No to no jeszcze wiem, 10, jesteśmy kwita. Okej. Okay. No problem. Czym się różni, co się różni, fan od fanki na Discordzie? Do fanów nie będę pisał. Nie <grym> no, no. nie no. mów tak i o, będą sami fani. O, nie dostaną zaproszenia. Ale byś spalił kurwa. Masz i dzieci. Żonę i dzieci kurwa masz. Ale w otwartym związku jesteśmy widzowie. Ja piszę do fanek. Z dziećmi też, mogą się kurwa szukać innego ojca jak chcą. <grym> O, najba najbardziej mi się teoria powrotu podobała, że czekam aż mi włosy odrosną po przeszczepie. Dlatego przekładam powrót. A w ogóle znalazłem fajny montaż na YouTube, na YouTubie. Mogę wam pokazać. Miał być full screen, ale ten montaż jest wyjebany, widzowie. A, a, jeszcze jedno. Widzowie, montaż znalazłem od Gambisza. Marcin Samaju, D Lisin, montaż. Materiały zbierane od lutego. Wygląda tak. <śpiewanie> ja zmienił offline screena na koniec? A, mógł zmienić. No tego prowizorycznego. <śpiewanie> Dobra. Eee... Dobra. Dzięki Kubuś. Taką mi zajebistą, małą, motywacyjną dałeś, się prawie popłakałem. No byłeś mocno emocjonalnie. Kuba do mnie zadzwonił przed streamem i powiedział widzowie, że jestem wielki i freeze mi może loda robić. I się wzruszyłem. No w sumie to cytat. Rację miał. Rozpierdoliliście widzowie, jesteście najlepsi kurwa, kocham was, to wszystko jest robione dla was. Całe moje życie jest, jest kurwa dla was. Śnił mi się ten powrót, kurwa, rozumiesz, śnił mi się. Śnił mi się kurwa tygodniami. człowieku, że mam osiem kawizów wszyscy leją ze mnie bekę, a ja kurwa skaczę przez balkon. Ale były też takie, że jest 300 yy, dziwka mi robi loda. A ja mówię same śmieszne rzeczy. Cześć, czołem, trzymajcie się. Pał.